Program powstaje z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ma przede wszystkim popularyzować wiedzę związaną z problemami społeczno-ekonomicznymi ludności lokalnej. Przygotowujemy dzisiaj pierwszy odcinek nowego cyklu programu, w którym mówić będziemy o emeryturach, o otwartych funduszach emerytalnych, ale dotykać także tematów związanych z testamentem, ze spadkiem, z darowizną. W każdym z tych programów występować będą eksperci, czyli osoby, które doskonale wiedzą, o czym mówią. Będą nas prowadzić przez tą wiedzę podstawową. Eksperci będą wyjaśniać podstawowe zagadnienia społeczno-ekonomiczne. Poza tym opowiedzą o nowościach i ciekawostkach z zakresu finansów. Jeżeli chodzi o testament, to może być bardzo miły prezent, ale może przysporzyć nam również kłopotów i o tym między innymi będziemy mówić w naszych programach. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK Tu mieszkam, tu zmieniam. Jednym z zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej w środowisku. Stąd zrodził się pomysł zarządowi oddziału złożenia wniosku na projekt Tu mieszkam, tu zmieniam. Spośród 2224 projektów, 300 projektów zostało nagrodzone, w tym właśnie nasz projekt. Projekt ma przekazywać w pigułce podstawową wiedzę i podsuwać rozwiązania problemów, z którymi najczęściej borykają się gospodarstwa domowe. Założenia mamy bardzo ambitne. Myślę, że spodoba się mieszkańcom Koszalina, ponieważ będzie to przekaz medialny. Projekt organizowany jest we współpracy z telewizją kablową MAX, więc mamy nadzieję, że dotrze do mieszkańców Koszalina. Jednocześnie partnerami naszymi jest Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz Zespół Szkół nr 1 imienia Mikołaja Kopernika. Obecnie powstaje pierwszy odcinek nowej serii programu Wiem za co płacę. Zaproszona ekspertka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Danuta Borsuk-Zawadzka opowie o najważniejszych zagadnieniach i nowelizacjach dotyczących świadczeń emerytalnych. W emeryturach dużo się dzieje, a jeszcze przy zapowiedzi pana prezydenta może dziać się jeszcze więcej. Na dzisiaj mamy szereg przeliczeń świadczeń w emeryturach. Są to przeliczenia, które z reguły kończą się zwiększeniem wysokości świadczenia. I to jest bardzo korzystne dla naszych ubezpieczonych, stąd duże zainteresowanie tematem. Pierwszy odcinek wyemitujemy już 14 października. Program jest skierowany do wszystkich od uczniów szkół średnich poprzez pracujących po emerytów. Podstawowa wiedza z szeroko pojętego zakresu finansów przyda się każdemu.